Relacje z dzisiejszego spotkania przeprowadzą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bayern i Real już od wielu lat stanowią czołówkę europejskiej piłki. Real do dziś jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę wygranych finałów Pucharu Mistrzów. Może się również pochwalić 5 wygranymi finałami z rzędu w latach 1956-60. Bayern panował zaś nieprzerwanie w latach 1974-76. Dzisiejszy mecz na pewno na długo zapadnie w pamięć kibiców. Cristiano Ronaldo gra przeciwko Tomasowi Müllerowi. Co oni obaj wnoszą do gry swoich zespołów? A zatem Cristiano Ronaldo jest znany z niesamowitego przyspieszenia. Potrafi się fantastycznie urwać obrońcom. A Thomas Müller, on jest rozgrywającym, któremu perfekcyjne podanie i kierowanie grą zdają się przychodzić zupełnie bez wysiłku. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wyśmienite spotkanie. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającymi go dwoma bocznymi pomocnikami. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 3-5-2 ze skrzydłowymi wspomagającymi środek pola i napastników. Benzema. Jest szansa! Nie ma gola! Świetnie teraz Cristiano Ronaldo. Znowu odzyskał piłkę. No, strzela! Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. W 2013 roku prezes Realu ogłosił plan modernizacji stadionu wart 400 milionów euro. A kiedy projekt został ogłoszony światu w 2014 roku, okazało się, że zawiera on m.in. instalację przesuwanego dachu, zwiększenie pojemności widowni, nowe funkcje komercyjne i liczne drobne usprawnienia. Strata piłki. Luka Modric. Vidal, Alaba. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Bayern Monachium od linii bocznej. Thiago. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Ma. Obronił, ale piłka na boisku. Xabi Alonso. Rafinha. Rodriguez. Piłka w rękach bramkarza. No i Lam. Dośrodkowanie. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Ależ pięknie grają piłką. Udane przejęcie Realu Madryt. Manuel Neuer. Thiago. Vidal. Uderza! Ależ piękna bramka!
Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich. Tymczasem naprawdę dokręcili rywalom śrubę. Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Dobrze próbował, ale stracił. Długie podanie do Karima Benzemy. Vidal. Miller. Miller strzela, ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Będzie rzut wolny dla Bayernu. David Alaba. Jerome Boateng. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. I wracamy na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie właśnie rozpoczyna się druga połowa tego spotkania. A teraz Cristiano Ronaldo. No i mamy podanie na skrzydło do Cristiano Ronaldo. Strzela! Kapitalnie broni! Ależ walczą o piłkę. Robert Lewandowski, Vidal. Piłka w pole karne! No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. A jak twoim zdaniem spisał się James Rodriguez w tych pierwszych 45 minutach? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. No, może centrować w pole karne. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. No i Lamp. Rafinha. Vidal. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Czekamy na dośrodkowanie. Miller. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. No i Lam. Ma z kim rozegrać tę akcję. Vidal. Mamy centrę. Jest okazja. Aj, bardzo niecelnie teraz. Patent. Jerome Boateng. Dośrodkowanie w pole karne. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Zawodnik schodzi z boiska, popatrzmy na powtórkę jego bramki.
fantastyczne, mocne uderzenie z pola karnego bez przyjęcia mija linię bramkową niedaleko prawego słupka. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. No widać, że ćwiczyli ten stały fragment gry na treningach. Bramka z rzutu wolnego. Ależ to jest popis umiejętności piłkarzy Bayernu Monachium. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny. Przymierzył i trafił. Nic tylko pogratulować umiejętności. Fantastyczne trafienie. Dobre kopnięcie prosto na bramę. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. No, piłka praktycznie trafiła przeciwnika. Nie musiał się ruszać. No i Lam. Marcelo. Mamy faul ze strony piłkarza Realu Madryt. Vidal. No i Lam. Boateng. Podanie na skrzydło do Lama. Sebastian Rode. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Wyjaśnia tę sytuację Sergio Ramos. Sebastian Rode. Vidal. Miller. Ale znakomicie! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. David Alaba. Kroos. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Wciąż mamy remis. Niewiele do końca. Kto zdecyduje się zaryzykować? Toni Kroos. Isco. Strzela! Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Pepe. Mija 84. minuta, jeszcze 6 minut do końca. Kroos. Gareth Bale. Ładna dwójkowa wymiana piłek. David Alaba. Sebastian Rode. Lam z powrotem ma piłkę. Miller. Ten atak był zbyt szybki dla jego kolegów z drużyny. Minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Piłka w siatce! Do strzału przygotowuje się Benzema. I mamy bramkę! Zachował zimną krew! Wyegzekwował go z chirurgiczną precyzją. A i poprzeczka! No nie miał szczęścia tym razem. Thank you.
15 metrów. Nie myli się w takich sytuacjach. Presja, ależ obciążenie, jeśli spróbuje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany. Trudne rozwiązanie, ale gol! Skutecznie! Popisał się sporym wyczuciem na dwa tempa i fantastyczny strzał. Ten karny może zdecydować o zwycięstwie. Popatrzmy, nie widać po nim zdenerwowania. Nie pomylił się, brawo! To już koniec! Tym karnym dał im zwycięstwo! Zobaczymy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery.